W dzisiejszym odcinku Mięta pokaże wam najlepszy sposób na ukrycie swojej bazy w Minecraft. Różnego rodzaju ukryte przejścia, skrzynie, jak i drzwi nie stanowią teraz żadnego problemu. A wy zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie to zobaczyć. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego laboratorium i testowaniu modyfikacji. Dzisiaj mam dla was specjalną modyfikację, która pozwoli wam ukryć waszą bazę jak najlepiej. Rozumiecie to? Musicie zostawić łapkę w górę, bo dla mnie są one teraz bardzo, bardzo ważne. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawi łapki w górę, to w tym momencie zostawia łapkę w górę. Widzę cię widzu. Tak, ty, właśnie ty. Ty i ty. O kurczę, jeszcze ty! Nie zostawiliście łapki w górę. Zostawiacie w tym momencie. Modyfikacja nazywa się Secret Rooms i jest dostępna również na Fabryka oraz Forge'a, na którym aktualnie się znajdujemy. A tymczasem, kochani, my zmykamy już do przedstawiania wam modyfikacji, którą dzisiaj mamy. I ona znajduje się tutaj w tej skrzyneczce. A nie, bo trochę i tutaj się znajduje. Na początek opowiem wam może o tych przedmiotach, co tutaj mamy, co one nam dają, co to jest. Halo, halo, proszę pana, co to ma być? Już wam mówię. Tutaj mamy pierwsze, mamy taką różdżkę, powiedzmy, Switch Probe. Co to tam będzie robiło? Ta różdżka, kochani, będzie nam zmieniała teksturkę na taką, jaką chcemy. Czyli na przykład klikniemy sobie na to prawym i na przykład na jakiś bloczek, ale to musi być ten specjalny bloczek. No i wtedy nam się ta ścianka zmieni dokładnie na, no, na to, co już pobraliśmy. Następną sprawą, którą to mamy, to sobie odłożymy. Mamy gogle, takie specjalne gogle. Widzenia prawdy jakby, że wiecie, jak się je ubierzemy, to nikt nas nie oszuka i będziemy mogli znaleźć jego tajną bazę w bardzo prosty sposób. Ponieważ kiedy tylko je ubierzemy, będziemy widzieli, że te bloki są fałszywe i możemy w nich chodzić, rozumiecie? Patrzcie, ja mogę się tu schować. Nie ma mięty, nie ma. Patrzcie, teraz jestem mądry, mam aż dwa pary gogli. No, mądry jestem, nie? Ha, 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 wiedziałem, zawsze wiedziałem, że jestem mądry. Najprędzej mam, jak sobie sam powiem. I ostatnią rzeczą i najważniejszą jest jakby masa maskująca. I właśnie nią, będziemy musieli sobie rzeczy maskować. Jej crafting jest dosyć prosty, możemy użyć jakiego tylko barwnika chcemy oraz kulki gliny. Przechodzimy do następnej rzeczy, którym są bloki, z których będziemy mogli budować nasze bazy. Pierwszą rzeczą mamy on-way glass. Co to jest, kochani? Już wam pokazuję, idziemy sobie tutaj przed, postawimy sobie tak. No i powiecie, kurczę, mięta, ale co, to coś nie działa. A no widzicie, musicie sobie poklikać tak. Tak. I jak widzicie, działa całkiem nieźle. Z tej strony patrzymy, widzimy, no zwykła ściana z dirta, no kurde, no tutaj nic nie może być, nie, idę stąd, idę, nie? A tymczasem my. I widzimy tego delikwenta, nie? I możemy się ukrywać i nikt nas nie znajdzie i nasza baza będzie najlepsza na świecie. Możemy sobie również to z każdej strony, jaką tylko chcemy, to jakby zakamuflować i widzieć tylko przez jedną ściankę. Dajmy na to, wykopiemy sobie tutaj dziurkę, a powiedzmy wykopana, oj. Nie tak chciałem, ale dobra, zaraz to naprawimy. Warunkiem jest to, żeby to postawić dobrze. Zwykła dirtowa ściana, albo ktoś się dowiaduje. Klika przypadkiem i mówi, o nie, tam jest tajemna baza. No to musimy co zrobić? Musimy taką bazę obrabować. No i leci do nas i od razu, a! No i wpada w ziemię. No i teraz, co ja mam zrobić? Nie, pomocy, ratunku! Albo na przykład dajemy sobie tutaj na dole lawę, nie, i takiego kogoś... od razu upiekamy i normalnie, rozumiecie, no i normalnie jesteśmy gości. Zaklejmy sobie tak to, jak tutaj to mieliśmy. No i następną sprawą mamy torch lever. I co to jest, kochani? Co to jest torch lever? Ta nasza torczowa dźwignia. Wezmę sobie tutaj sproszkowany redstone. Dajmy sobie na to, że o, tak chcę doprowadzić teraz tutaj jakiś prąd. No i wystarczy, że kliknę taką pochodnię i nam się coś zasila. Na przykład, nie wiem, o, zasila nam się jakaś zapadnia i ktoś w nią wpada. Albo zasila nam się, dajmy na to, jakieś tajne przejście z tłoków i nam się normalnie to otwiera. Secret lever. I co to jest, kochani? Co to się stało? No blok się stanął, nie? I mówicie, no kurde, mięta. Co ty tutaj gadasz? Przecież to nie jest żadna dźwignia, tylko to jest zwykły blok. Otóż nie, jeżeli klikniemy sobie na ten blok, zadziała nam jak dźwignia. I to też jest, myślę, spoko, można sobie ukryć to fajnie w ścianie i będzie wyglądało kozacko. Następną rzeczą mamy Secret Wooden Button i działa to na takiej samej zasadzie, jak przed chwilą pokazywane tutaj nasza ukryta dźwignia. Teraz co możemy zrobić, kochani? Możemy sobie pobrać kolor z tego i zamalować to tu. Albo pobrać sobie kolor z tego i zamalować to tu. A z tej strony nic nie widać. Myślę, że spoczko taka różdżka i fajnie to działa. To przy okazji teraz tej dziury pokażę wam kolejną rzecz, jaką są ukryte drabinki. No i powiecie, no kurde, mięta, o czym ty znowu gadasz? O czym ty, chłopie, znowu gadasz? Przecież tu nie ma nic ukrytego. Otóż to, patrzcie, możemy sobie wychodzić i wchodzić, wychodzić i wchodzić. Myślę, że coś takiego też jest spoczko do ukrycia. Teraz mamy na przykład tutaj secret door, okej. Zróbmy sobie dziurę tutaj w naszej ścianie i zróbmy sobie tutaj w takim razie takie właśnie sekretne drzwi. Postawmy, oj, padłem w dziurko,
zapomniałem. Postawmy sobie takie tutaj drzwi. Zamieńmy sobie oczywiście tutaj. Przepraszam was, muszę sobie pobrać kolor. I o, zwykła ściana. Zwykła ściana, nic nie ma. Nikt tutaj nic nie znajdzie. Nie ma żadnej bazy. A my sobie możemy normalnie wyjść i wpaść przy okazji w naszą dziurę, którą wykopaliśmy. Możemy sobie tutaj też zakleić, żeby to tak fajnie wyglądało, nie? Bardzo fajna, myślę, modyfikacja. Przydatna do takich tego typu projektów. Jakichś tajnych baz, trollowania znajomych. Myślę, jak najbardziej. Tylko musicie uważać, żeby wam nie klikli, nie? Na to, bo to się zaraz od razu odklikuje, kukuwuje, wywuje i normalnie widać. A, o to nam nie chodzi, nie? O to nam właśnie nie chodzi. Możemy sobie użyć również. No jest to troszeczkę zbagowane, nie? Jest to troszeczkę zbagowane, ale jak widzicie działa. Działa jak najbardziej. Można rzeczywiście ukryć sobie bardzo sprytnie, no, płytkę naciskową, nie? I na przykład, nie wiem, wyrzucić sobie tutaj, o, itemek i mi teraz nakliknie. Mamy również ukryte skrzyneczki. O, i mamy do, kurczę, no, zwykła trawa jak trawa, no panie, no. Trawa jak trawa, nic tu nie ma. Ale mamy skrzyneczkę i możemy sobie tu wszystko powrzucać, co tylko chcemy. Tu tak samo możemy sobie wrzucić. No i kurde, co ja teraz mam zrobić? Halo, panie, co ja mam teraz zrobić? Gdzie są moje skrzynki? A, skrzyneczka jest ukryta tutaj i nikt tak na dobrą sprawę jakby wszedł do naszej bazy, mówi, okej, dziwne, spoko, ale gdzie są skrzynki? Ja chciałem tutaj kogoś okraść. Halo, gdzie są skrzynki? Halo, gdzie tu są skrzynki? Halo, coś mi się zbagowało. Otóż nie, nic ci się nie zbagowało, ale ja ci nie powiem, gdzie one są, bo one są ukryte i to tak, że ich nie znajdziesz. Teraz, kochani, ubierzmy sobie nasze gogelki, które mamy i zobaczmy, że wszystko, co jest blokiem jakby, wiecie, tym naszym dziwnym, czyli tutaj mamy naszą dźwignię, tutaj mamy nasze skrzyneczki, tutaj mamy na przykład nasze ukryte drzwi, no świeci się. Przesuwają się te nasze paseczki. Wygląda to dosyć ciekawie. W ten sposób możemy odkryć, że jednak nasz kolega coś tutaj ukrywa przed nami, albo my przed nim, nie wiadomo. Albo jeżeli sami na przykład zapomnimy, kurczę, gdzie jest to nasze wejście, gdzie jest to wejście, halo, no, gdzie ja to wejście miałem? O, tu jest, super, dobra, znalazłem moje wejście. I rozumiecie, znajdujemy. A teraz, kochani, lecimy do mojego laboratorium. Dobra, kochani, w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co, trzymajcie się, bye, bye! O, widzę, że ktoś ogląda czarne tło. Bardzo mi miło, że jesteś tu, widzu. Chciałbym, żeby kiedyś udało mi się z YouTube'em, ale to nie zależy tylko ode mnie. Znaczy się, zależy w jakimś stopniu, oczywiście, bo muszę tworzyć filmy, muszę je montować i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że w dużej mierze zależy to też od ciebie, widzu. Więc jeżeli chcesz mi pomóc, to po prostu zasubskrybuj kanał i oglądaj moje filmy. Będę mega wdzięczny. Dzięki.